Czasy bez precedensu nadeszły szybciej, niż się tego spodziewaliśmy. Trwa wojna w Ukrainie, mamy kwiecień 2022 roku, a żeby porozmawiać o tym nieco szerzej, pomyśleć i poobserwować, co dzieje się teraz i co będzie się działo w przyszłości, zaprosiliśmy do kolejnego odcinka Interview w Review Marię Hood, waszego dzisiejszego gościa. Maria to menadżerka marketingu i komunikacji od 8 lat, mieszka i pracuje w Polsce, a oryginalnie jest lwowianką. I przeniesiemy się dzisiaj z Warszawy trochę do Lwowa, trochę do Kijowa, trochę do Charkowa i pomyślimy, co dzieje się teraz, co będzie się działo w przyszłości. Maria, bardzo mi cię miło gościć w Review. Witaj, Rafał, dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że zwyciężymy, tak powiedziałaś mi przed wejściem na antenę, ale to ma trochę też szerszy kontekst, bo to nie jest jakiś nowum, że Polacy i Ukraińcy żyją razem, pracują razem, kooperują razem. To się dzieje już od wielu, wielu lat. Jesteś tego dobitnym przykładem. Akurat teraz jesteś w Polsce, ale my się chyba nauczyliśmy już mocno żyć razem. Tak myślisz? Tak mi się wydaje i cieszę się, że jestem w Warszawie, zawsze uwielbiałam to miasto, aczkolwiek, tak jak powiedziała wczoraj moja mama, jak bardzo zaskakujące jest to, że my przez te ponad 2 lata pandemii nie mogliśmy nigdzie pojechać i tak bardzo chcieliśmy zobaczyć znowu ten cały świat, a teraz możemy pojechać gdziekolwiek, a chcemy tylko do domu. Chcemy tylko do domu, do Lwowa. Nie tylko do Lwowa, do wszystkich tych miast, o których dzisiaj chciałem z tobą porozmawiać. Polacy i Ukraińcy żyją razem, pracują razem od wielu lat, ale teraz mamy już dane, mamy już to spojrzenie, że co czwarta, piąta, szósta osoba w mieście typu Warszawa, Wrocław, Gdańsk czy Kraków, nie mówiąc nawet o mniejszych miejscowościach, ma imię, nazwisko, paszport, narodowość, czy historię, czy biografię ukraińską. Żyjemy już jakby trochę w dwunarodowych społecznościach. Oczywiście w skali jeszcze trudno to wszystko ujmować, ale ten kolor również flagi ukraińskiej, którą mamy dzisiaj za sobą, jest też coraz bardziej obecny na polskich ulicach. Jak to wygląda w tym momencie? Czy zintegrowaliśmy się już na tyle dobrze i na tyle mocno, że możemy iść dalej jakby w przyszłość? Wydaje mi się, że to jest bardzo mocny moment dla naszych narodów. Moment, w którym przestaniemy w końcu patrzeć na naszą trudną historię i będziemy patrzeć w przyszłość, która wiele dobrego, mam nadzieję, dla nas przyniesie. Jesteśmy bardzo wdzięczni Polsce, Polakom za to, że tylu Ukraińców przyjęli. Faktycznie jak jadę przez Warszawę, to widzę cały czas dookoła siebie rejestracje ukraińskie z Kijowa, z Lwowa, z innych wielu miast i to jest fenomenalne, tak? I bardzo ludzkie, i bardzo ciepłe, i cieszy mnie to ogromnie. To jest codzienność naszych miast aktualnie, ale myślę, że taka codzienność trochę z nami też zostanie, bo konflikt wojenny to nie jest coś, co zamyka się w krótkim czasie, pewnie chwilę to jeszcze będzie musiało potrwać. Nie rozmawiamy o wojnie, bo wojna jako taka trwa i trudno, żebyśmy mieli tutaj powtarzać to wszystko, co o wojnie można powiedzieć. Te wszystkie tragiczne informacje, którymi bombardują nas media od tylu dni, tylu tygodni i być może zamieni się to w miesiące. To są rzeczy, wobec których jakby trudno przejść obojętnie, ale ja chciałem zapytać ciebie właśnie, co dalej, jeżeli w branży kreatywnej, w branży IT, w sektorze technologii już wcześniej pracowaliśmy razem jako Polacy i Ukraińcy, czy nie jest trochę też tak, że nauczyliśmy się zupełnie innego patrzenia na siebie i integrowania się takiego też na przyszłość, że to będzie już teraz jest naturalne, ale będzie jeszcze bardziej naturalne w przyszłości? Tak, masz rację. Bardzo wielu moich znajomych od dłuższego czasu pracuje w Polsce na stanowiskach już top menedżerów, tak? Czyli mamy daleko za sobą ten stereotyp tego, że ludzie przyjeżdżający ze wschodu, tak jak kiedyś zresztą Polacy przyjeżdżający do Anglii czy Holandii, to tylko tania siła robocza. Jesteśmy w świecie globalnym i przede wszystkim te szeroko rozumiane talenty, tak? Czyli ludzie wykształceni, ludzie o określonych kompetencjach mają swobodę wyboru tego, gdzie chcą w danej chwili mieszkać, pracować, budować karierę i to może być dzisiaj Warszawa, a jutro Nowy Jork, tak? I wydaje mi się, że to jest fantastyczne i tak samo jest z Ukraińcami w Polsce, ale tak samo znam
Polaków pracujących w Ukrainie, czy Polaków, którzy bardzo mocno nas wspierali od czasu rozpoczęcia tej wojny, którzy pięknie mówią w naszym języku i to działa tak naprawdę trochę dwie strony. Dokładnie. Jak mówimy o tym, co się dzieje teraz, o tym jakby wymuszonym przemieszczaniu się gdzieś tam w miejsce bardziej bezpieczne, to warto powiedzieć, że trochę dzięki pandemii, tak, wszyscy się przyzwyczailiśmy do pracy zdalnej i bardzo dużo osób, które pracują na stanowiskach menedżerskich, czyli takich, które nie potrzebują fizycznie obecności na przykład, nie wiem, na fabryce przy jakiejś produkcji, tak, do wykonywania swoich czynności służbowych. Wiele z tych osób się rozjechało teraz po świecie, między innymi to jest Warszawa, Kraków czy Wrocław, tak, i pracują stąd zdalnie, nadal pracując na gospodarkę ukraińską i wspierając nasz kraj, wspierając siły zbrojne, wspierając po prostu tą walkę, tak? I myślę, że ta chwila jeszcze potrwa i chcę wierzyć, że te firmy nie upadną i że będziemy się mocno trzymać, więc ja osobiście uważam, że bardzo wielu z tych osób nie będą potrzebowały miejsc pracy w Polsce na obecną chwilę, tak? I oby tak zostało, obyśmy wszyscy mogli jak najszybciej wracać tam, gdzie chcemy wracać, a nie tam, gdzie ktoś sobie zadecydował, że nagle będzie zmieniał naszą rzeczywistość i zabijał nasze kobiety czy dzieci, tak? Ale powiedzmy, to jest też bardzo ważne, że ten sektor IT, o którym najczęściej w review tutaj mówimy i opowiadamy, on praktycznie nie przerwał pracy. On dalej właśnie dzięki możliwości mobilnej pracy zdalnej, on nie tylko, że istnieje, to on dalej buduje siłę ukraińskiej gospodarki. Ona oczywiście zaliczyła ogromny upadek z powodu wojny, o tym jeszcze porozmawiamy, ale 4,6% produktu krajowego brutto Ukrainy, który ten sektor IT w Kijowie, Charkowie, Lwowie, Odessie wypracowywał, on jest praktycznie nietknięty, nieuszkodzony. Co ważne też powiedziałaś, te firmy wspierają właśnie gospodarkę, wspierają siły zbrojne, wojny, praktycznie cały zysk przeznaczając na tą sytuację, bo tak jak wszyscy możemy sobie tutaj się spodziewać, chcą wrócić do tej rzeczywistości, która była. Co ważne, musimy też powiedzieć, że Ukraina i cały sektor IT stał się właściwie w tym momencie pierwszą, najbardziej pożądaną lokalizacją instalacji nowych biznesów, globalnych biznesów i nie ma już w tym momencie praktycznie od dłuższego czasu różnicy między płacą w Kijowie właśnie, czy Charkowie, czy Lwowie w sektorze technologiczno-IT, a płacą w miastach polskich. Ale ci specjaliści z Ukrainy nie byliby tak dobrzy, gdyby też nie świetna edukacja na Ukrainie, prawda? Te wasze uczelnie i uczenie od małego matematyki w szkołach, według tego starej szkoły, po prostu uczenie matematyki na wschodzie, no to jest coś fenomenalnego, jak to promieniuje na świat. Tak, to prawda. Ja osobiście nigdy nie pracowałam w sektorze IT, ale tak jak powiedziałeś, jestem z Lwowa. Lwów jest miastem, w którym ta branża jest bardzo rozwinięta. Bardzo wielu moich znajomych pracuje dla globalnych firm na całym świecie, tak naprawdę realizuje zlecenia. W tym momencie muszę powiedzieć, że też jest fantastyczne wsparcie naszych zachodnich sąsiadów, bliższych i dalszych, na zasadzie, że też firmy rozumieją, że trzeba Ukraińcom dać pracę i ja bym powiedziała, że tych projektów po tym takim krótkim pierwszym szoku, kiedy została Ukraina 24 lutego zaatakowana, wiele nowych projektów się pojawiło, tak, bo firmy zachodnie chcą dać Ukraińcom pracę i te firmy IT z Lwowa, one kontynuują pracować. A propos edukacji, to mogę się wypowiedzieć w kontekście mojej własnej edukacji, która uważam, że też jest poniekąd ewenementem, bo może Uniwersytet Lwowski nie jest w jakimś tam top 100 światowym, aczkolwiek ja kończyłam stosunki międzynarodowe gospodarcze, mam wielu znajomych z całego świata, którzy kończyli podobne kierunki i na przykład nikt nie miał takiej sytuacji, tak jak ja, że uczyłam się 4 języków obcych u siebie na studiach. Właśnie, to jest też fenomenalne. Na studiach, zresztą nieodpłatnych, tak? Ja się uczyłam na koszt państwa, tak? I mam drugi dyplom, dyplom tłumacza i poziom nauczania jakby obok mojej głównej specjalizacji tych języków obcych, tak? Dzięki czemu mogę swobodnie mówić po angielsku, niemiecku, hiszpańsku czy też polsku. Jest po prostu fenomenalny. Większość moich kolegów, koleżanek z zachodnich krajów na stosunkach międzynarodowych się uczyli
jednego języka do wyboru, angielski, niemiecki, francuski, tak? Więc to dla wszystkich zawsze było takie zadziwiające, to w jaki sposób są skonstruowane te programy i uważam, że edukacja ukraińska faktycznie pozwala ci bardzo wielu rzeczy się nauczyć i jeśli chcesz się rozwijać, jeśli chcesz się uczyć i później przekładać to na swoją przyszłą pracę, to naprawdę jest wiele, wiele fantastycznych możliwości. A to też świetnie pokazuje ten trend właśnie przyjazdowy do Polski, który przecież nie jest związany tylko i wyłącznie z wojną, bo istniał już wcześniej. Mianowicie właśnie, tak jak mówiłaś, menadżerowie, przedstawiciele branży kreatywnej, marketingowcy, jeszcze o branży, nie wiem, fashion, beauty, projektowych, czy kultury również możemy też porozmawiać. Ci ludzie są cenieni nie tylko w Polsce, bo ukraińskie kariery, na przykład w IT, to są kariery globalne. Oni pracują też i w Dolinie Krzemowej, oni pracują w izraelskich startupach czy korporacjach, oni pracują w całej Europie, w firmach też azjatyckich. Ten poziom nauczania jednak fantastycznie się nie tyle rozwija, on zawsze był i zawsze w jakiś sposób stanowił o sile ukraińskich specjalistów. Co dalej, Maria? No bo w momencie rozmawiamy takim szczególnym, czyli dzieje się bardzo źle, ale no w pewnym momencie trzeba będzie zająć się odbudową ukraińskiej gospodarki, odbudową kraju, odbudową zniszczonych miast i to jest taki moment trochę refleksyjny, który no gdzieś musimy też poruszyć. Jeżeli to się stanie, bo to się w pewnym momencie stanie, to jak to będzie wyglądało? Gdzie te talenty popłyną wtedy? Gdzie ci ludzie będą? Oni w tym momencie są w Polsce, są w świecie i tak dalej, ale czy oni wrócą na Ukrainę? Ja myślę, że sytuacja mogłaby się rozwinąć różnie, tak? Wiele też zależy od tego, jak długo jeszcze potrwa ten konflikt, bo cały czas podkreślam, konflikt nie trwa od kilku tygodni czy miesięcy. Trwa od 8 lat. Trwa od 8 lat. I wiele osób też, między innymi może poniekąd też ja, wybraliśmy te miejsca bardziej na zachód też z punktu widzenia bezpieczeństwa, bo ja zawodowo mogłabym równie dobrze rozwijać się w Kijowie, w którym zaczynałam swoją karierę, aczkolwiek z punktu widzenia takiej logiki, ze względu na sytuację, przemieszczanie się dalej na wschód nie wydawało się dobrym pomysłem i niestety się nie myliliśmy w swoich najgorszych obawach. A więc mówię, wiele zależy od tego, jak dynamicznie się będzie rozwijała sytuacja i jestem przekonana, że część osób zostanie, tak? Może dla części osób ta otwartość Europy w tym momencie jest jakąś taką szansą życiową i sposobem na odnalezienie się, a może dla niektórych rodzin z małymi dziećmi, które zaczną chodzić do szkół w innych miejscach, powrót stanie się z wielu powodów trudny, organizacyjnie, psychologicznie. Będą już zakorzenieni jakby w innym miejscu. Tak, więc zakładam, że część osób zostanie. Ale myślę, że warto podkreślić jakby jedną rzecz. To, co powiedziałam, po pierwsze jest szereg osób, które wyjechały do bezpieczniejszych miejsc, nadal kontynuują pracę dla ukraińskich firm i będą chciały jak najszybciej wrócić. Ale też takie osoby jak ja, które od wielu lat mieszkają za granicą z tych czy innych powodów, po prostu jakichś możliwości zawodowych, jakichś interesujących ofert, myślę, że my wrócimy bez większego zastanowienia, tak? Myślę, że dla mnie w momencie, kiedy będę wiedziała, że mój kraj potrzebuje mojej wiedzy, mojego doświadczenia i mojego wsparcia, żeby odbudować gospodarkę, żeby, nie wiem, odbudować fizycznie budynki, które zostały zniszczone, żeby Ukraina mogła dalej się rozwijać, to dla mnie będzie priorytetem, a nie to, gdzie dostanę trochę lepsze stanowisko czy trochę wyższą pensję. I myślę, że takich osób, Rafał, będą jak nie setki tysięcy, to może nawet miliony, bo wiemy, że ukraińska diaspora w tym momencie na całym świecie jest dosyć spora. Jest dużo właśnie osób wykształconych, nie wiem, z dwoma, trzema dyplomami, również uczelni zachodnich, dodatkowo do edukacji ukraińskiej, o której tak ładnie, pozytywnie powiedziałeś. To są osoby, które mówią średnio w trzech, czterech językach. Takich przypadków mam mnóstwo w moim otoczeniu i wiem, że
wrócimy, bo też widziałam już takie przypadki kilka lat temu, tak, że osoby, które wyjechały, zdobyły dyplomy gdzieś tam za granicą i później wróciły pracować na przykład na projektach współfinansowanych na przykład przez ukraiński rząd i rządy zachodnie związanych z reformami w Ukrainie. Tak. I myślę, że dużo, dużo więcej nas wróci do domu, żeby ten dom odbudować. To brzmi bardzo optymistycznie, ale ja w sumie myślę dokładnie tak samo. Wszyscy ludzie z Ukrainy, których znam, deklarują, że ich obecność na szeroko rozumianym w Zachodzie czy w innym kraju jest chwilowa, czasowa, przy czym każdy oczywiście definiuje tą chwilę czy okres trochę inaczej. Jeżeli mamy ten głód talentów też na rynku teraz, który, jak mówisz, będzie zaspokojony talentami z Ukrainy, ale w pewnym momencie właśnie oni wrócą. W pewnym sensie wydarzają się rzeczy zupełnie epokowe, a w pewnym sensie jest to bardzo zrozumiały trend. Jesteśmy tą jedną europejską rodziną. Ukrainy do Europy zdecydowanie należy. Myślę, że świat zrozumiał to, świat biznesu myślę, zrozumiał to znacznie wcześniej niż świat polityki czy geopolityki. Ale czy myślisz, że to, co się dzieje w tych najbardziej pożądanych branżach, tam gdzie są najwyższe pensje, tam gdzie brakuje faktycznie specjalistów, to są jedyne obszary, bo rozmawiamy też o całej sferze kultury, o choćby o branży fashion, beauty. Dzisiaj przyszłaś w kreacji, która przyleciała z Nowego Jorku. Słuchajcie, z Nowego Jorku przyleciały ukraińskie kreacje dla Marii. Jak powiedz coś o tym, bo rozmawiamy w ukraińskim coworku, w biurze coworkingowym. Masz na sobie ukraińską kreację, za nami leży ukraińska flaga, ale to tak, żeby przed nami ukraińska książka, o której zaraz jeszcze powiem. Powiedz coś o tym, no bo to jest też globalny obieg jakby ukraińskiej kultury. To nie jest tylko tak, że w butikach w Warszawie czy w Berlinie można kupić jakieś bibeloty czy jakieś projekcje z Ukrainy, tylko ta kultura też jest globalna. Tak, to prawda, tutaj jeszcze za rogiem na Przyokopowej jest ukraiński salon beauty G-Bar, który wywodzi się z Kijowa. Mój strój dzisiejszy, masz rację, przyleciał dokładnie 2 dni temu z Nowego Jorku od ukraińskiej projektantki Aleksandry Troszczyńska, którą poznałam wiele lat temu we Lwowie. Ma w tym momencie, poza tym, że jest stylistką w Nowym Jorku, ma własną markę, nazywa się Her Cypher. To są rzeczy z fantastycznej jakości tkanin, sprzedawane w Stanach już na takim, powiedzmy, wyższym poziomie cenowym, czyli to nie są jakby takie basicowe rzeczy, tylko naprawdę już bardzo, bardzo interesujące kreacje. Bardzo mi zależało na tym, żeby faktycznie reprezentować tutaj całą swoją osobą, swoim lukiem Ukrainę. Całą gamę Ukrainy. Kolczyki ulubione, tak. Od Mirosławy Kozer zebrałam z Lwowa dawno temu, cały czas je noszę. Są też fenomenalne, uważam zawsze, wszyscy w Polsce mnie się pytają, zwłaszcza o ten kolczyk tutaj po lewej, skąd mam, gdzie to można kupić. I to jest świetne i wiele z tych firm oferuje dostawę za granicę. No, chociażby kilka dni temu wrzuciłam też na Instagramie post o takim małym lokalnym biznesie z Irpinia. Dziewczyna zdążyła uciec, w tym momencie się znajduje w Tarnopolu. Część jakby tych rzeczy, które sprzedawała, zdążyła zabrać ze sobą i teraz odsprzedaje jakby te ostatnie sztuki i też przekazuje pieniądze na cele charytatywne. Zamieściłam u siebie na Instagramie informacje o niej. Mój kolega z Niemiec już zamówił następnego dnia 6 filiżanek robionych ręcznie z Ukrainy. Tak? Mamy naprawdę szeroką gamę talentów. Cały czas mówię o tym, bo wydaje mi się, że cały świat o tym zapomina. Ukraina, jak na kraj, w którym od 8 lat toczy się wojna gospodarcza, ma się niesamowicie. Tyle fenomenalnych nowych marek się pojawiło u nas w ostatnich latach, tylu jest utalentowanych artystów. Wielu z nich coraz więcej, nawet w tym trudnym czasie teraz, gdzie wydawałoby się, że te łańcuchy dostaw są trochę poprzerywane, eksportuje swoje towary, nawet co niektóre firmy uruchomiły specjalnie sprzedaż za granicę, bo jest zainteresowanie właśnie, że faktycznie ludzie po prostu chcą kupować ukraińskie, chcą pomagać, chociażby ten fenomenalny też case z Airbnb, nie wiem czy słyszałeś, pewnie tak, słyszałeś, tak, że ludzie rezerwowali mieszkania w Kijowie, 100 000 ofer bodajże, tak.
Po prostu, żeby komuś te, nie wiem, 100, 200, 300 euro gdzieś tam wpadło na konto, żeby ci ludzie mieli z czego żyć. W ogóle cała scena startupowa, nie tylko europejska, ale też światowa, wspiera bardzo, bardzo mocno Ukrainę. Właśnie ta sfera kultury mnie też bardzo interesuje, no bo sama mówi, że to jest... Ja w pewnym sensie uważam, że poniekąd, pomijając cały tragizm wojny, jest teraz taki moment na taki hype na Ukrainę, prawda? Na to, żeby się zainteresować tą kulturą, która, użyłaś tego słowa, że świat zapomina, ale świat, myślę sobie, mocno już przypomniał o tym, że ten kraj jest duży, ma dużo ludzi, dużo zdolnych ludzi i że produkuje takie rzeczy jak na przykład ta książka. Tak, ta książka dla mnie, ja też ją zabieram praktycznie na każdy wywiad, a miałam ich trochę od ostatnich kilku tygodni, bo poza tym, co robię zawodowo, poza tym, że pomagam jako wolontariuszka, staram się też działać jako ambasadorka swojego kraju i cały czas mówić o Ukrainie, mówić bardzo głośno, krzyczeć, żeby świat od nas pamiętał. Ta książka jest dla mnie fenomenalnym przykładem też takiej przyjaźni, tej współpracy polsko-ukraińskiej, która się toczy od wielu lat, jak słusznie powiedziałeś. Zostało wydane, jak się nie mylę, w 16 roku we Wrocławiu. Zostało zaprezentowane na Dniach Lwowa we Wrocławiu, w którym, jak wiemy, mieszka bardzo dużo Ukraińców, nie wiem, milion, półtorej miliona, coś w ten deseń. Sprezentował mi ją jeden z autorów, którego wiersze są w tej książce. Nazywa się Listy z Ukrainy. To jest antologia poezji ukraińskiej, bardzo współczesnej, bo napisanej tak naprawdę już od 2014 roku. I siłą rzeczy dotyczącej wojny. Siłą rzeczy, tak. W tym czy innym stopniu te poezje dotyczą wojny i dla mnie jest bardzo istotne, że jest pięknie przetłumaczony na język polski, bo ja jestem osobą wielojęzyczną i bardzo skrupulatnie podchodzącą do tłumaczeń. Uważam, że poezja to jest mega ciężka praca, żeby ją przekazać w innym języku, ale ja myślę, że to tłumaczenie i to, że ta książka jest dwujęzyczna, bo jest ukraińska i polska wersja, pokazuje to, na ile też nasze języki są do siebie podobne. Tak, bo rozumiemy się, to jest też bardzo ważne. Widziałam też tłumaczenie aspekt na język angielski, bo też powstało i to jest zupełnie inna historia, ale te polskie tłumaczenia są fenomenalne i dzięki temu też mogę przybliżać tą swoją kulturę i sztukę. To jest wiersz Serhija Żadana, ukraiński poeta, jeden z najbardziej wybitnych autorów współczesnych ukraińskich. Kilka tygodni temu przez Polaków został zaproponowany na Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Znajduje się teraz w Charkowie, bardzo mocno, jak wiemy, zbombardowanym Charkowie. Pomaga jako wolontariusz i codziennie też relacjonuje, jak wygląda sytuacja. I to jest dla mnie jeden z takich... jedna z osób, która daje tą nadzieję. Jak myśmy domy swoje budowali, kiedy stoisz pod zimowymi niebiosami i one się otwierają i odpływają precz, wiesz, że trzeba żyć tam, gdzie cię nie lęka śmierć. Buduj ściany z wodorostów i trawy, ryj rowy i wilcze jamy, przywykaj żyć ze wszystkimi dzień za dniem. Ojczyzna jest tam, gdzie cię rozumieją, kiedy mówisz przez sen. Kładź kamień na kamieniu, buduj dom własny, na czarnoziemie twardym, na gruncie gliniastym, wybieraj z kieszeni ziemi węgiel i sól. Dach dla styp i wesel każdy powinien mieć swój. Trzeba mieć miejsce, którego będzie szkoda. Woda jest wtedy coś warta, gdy to jest pitna woda. Kiedy naprawdę szukasz winnych, to winni myśmy. Przez całe życie swoje domy budowaliśmy. Wóź do gwoździa, ściana do ściany, do bryły brył, a jeśli możesz mnie zatrzymać, no to zatrzymaj. Lecz jeśli by mnie tutaj nie było, masz w planie, prócz mnie przyjdzie zabrać ci moje mieszkanie. Bliżej do słońca, dalej od pustki, drzewa będą rosły, dzieci będą rosły. Na liściu tytoniu pojawia się rosa. Tak budowaliśmy, jakbyśmy zwieńczali niebiosa. Jakbyśmy wysokość uporządkowywali, jakbyśmy pusty język słowami napełniali, rzeczom przywracali nazwy zapomniane. Do bryły bryła. Do gwoździa gwóźdź, ściana do ściany. Silni dostają głos, by śpiewać, słabi, żeby się modlić. Język znika, gdy nim się nie mówi o miłości. Noce nie mają sensu, gdy nie jest ciemno. Świeć, czarne słońce, świeć nade mną. Tak jeszcze nie było, żeby
na łamach review czytano wiersze i to jeszcze w takim dobrym tłumaczeniu i w takim dobrym tłumaczenie języku. Bohdana Zadury, też wybitnego ukraińskiego tłumacza. Warto zapamiętać. Maria, ja myślę na koniec naszej rozmowy, że cokolwiek by nie powiedzieć, życie płata przeróżne figle, ale myślę, że na końcu świeci słońce. Słońce w sumie tej barwy, której jest połowa ukraińskiej flagi, bo druga połowa to... Błękit, niebo. Błękit, niebo. I myślę, że taki błękit i nieba i słońce zapanuje w pewnym momencie, myślę, że jak najbliższym, nad tą całą sytuacją i nad ukraińską ziemią. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za rozmowę, za tchnięcie tej takiej nie tylko otuchy w serca myślę wszystkich, ale za taki dość precyzyjny obraz tego, co się dzieje i prognozę tego, co będzie się działo, bo myślę, że będzie działo się wiele dobrego. Naszym, waszym gościem. W kolejnym interwiu była dzisiaj Maria Hut ze Lwowa, ale też z Warszawy. Dzięki. Dziękuję.